mamy genialne światło. Ja postaram się uchwycić kilka naprawdę ciekawych ujęć, bo w tym miejscu, gdzie jestem, możemy zrobić zarówno ujęcia filmowe, jak i fotografie. Jest teraz bardzo nisko słońce i przetaczają się mgły przez górki i wzgórza tutaj te jurajskie i skały. Postaram się chwycić to dla Was. Nie wiem, na ile akumulatora w Sony mi wystarczy, bo wyjechałem o 5, nie naładowany mam, ale przynajmniej dogram, jeżeli będę miał jakieś ciekawsze fragmenty też telefonem. Zaczynamy sesję, bo mi światło ucieknie. Let's go! Dzisiaj mamy materiał z porannej sesji. Wstałem dzisiaj o 5.15 i pojechałem szukać mgieł, niskiego słońca, no i też mocnej kompresji z Mavica 3 Pro. Fajna sesja, jeżeli chodzi o drona przede wszystkim, bo dużo osób pyta mnie o to. Ja uważam, że to jest w tej chwili najlepszy dron, najlepszy model. Oczywiście kosztuje też swoje. Można go kupić troszeczkę taniej, ja o tym mówiłem. Mnie on wyniósł mniej więcej 7400. Miałem co prawda akumulatory, miałem aparaturę, ale tak czy inaczej jest to dość drogi dron w porównaniu na przykład do R3, który wyszedł teraz, który kosztuje prawie połowę tego, co Mavic 3 Pro. Natomiast wracając do warunków, były naprawdę mega. Przede wszystkim końcówka lipca jest bardzo zimna. Mieliśmy 8 stopni rano. Było mi naprawdę zimno, jak robiłem tę sesję, ale dałem radę, słuchajcie, i wyszło fajnie. Nastawiłem się na to, żeby zrobić część zdjęć i też część ujęć wideo filmowych. Zależy mi trochę na zdjęciach, bo zlekceważyłem sobie przez ostatni rok, robiłem mało zdjęć, a powinienem mieć ich znacznie więcej. Postanowiłem sobie też na koniec tego roku, czy na koniec sezonu, można powiedzieć, żeby wypuścić swój pierwszy kalendarz. Zainspirowałem się tym i myślę, że warto, bo mam bardzo dużo świetnych zdjęć. Kwestia tylko przejrzenia i to mnie zdopinguje. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. W tej chwili już łapie mi fixa dron, ale widać, jak przytaczają się te mgły. I tam szczególnie, w tamtym miejscu, jest to mega widoczne. Z iPhone'a niestety nie zrobię tego idealnie, ale mimo wszystko Góra Zborów też wygląda dzisiaj magicznie, jak z Wiedźmina. Jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję, starałem się latać też w miarę bezpiecznie. Nie jest to takie proste, dlatego że mamy tutaj kompresję i mamy zarówno trzykrotny, jak i siedmiokrotny zoom. No i to, co było świetne, że w pierwszej kolejności chciałem uchwycić taki ośrodek, który mam niedaleko w sumie, wypoczynkowy, małe Dolomity. On jest kapitalny, a w tle mamy właśnie pasmo jurajskich wzgórz. Tam jest Kołoczek, Góra Zborów, między innymi Góra Apteka. Wyglądało to rewelacyjnie. Starałem się, aczkolwiek tam w okolicy tego pensjonatu są bardzo wysokie drzewa i ciężko było to zrobić, ale uchwyciłem parę zdjęć, głównie fotografii. Później przeniosłem się w okolice Orlego Gniazda, to jest duży pensjonat z taką potężną polaną i tam już leciałem w stronę Góry Zborów. Zrobiłem troszeczkę na Kołoczku takiej kompresji czterokrotnej siedmio. Były fantastyczne mgły, które się przemieszczały i to naprawdę była jedna z ciekawszych sesji, jakie w ogóle zrobiłem. Fakt, że światło mogłoby być troszeczkę lepsze, ale na przykład mogłyby być też lepsze warunki pod kątem chmur, ale mimo wszystko trzeba wykorzystać to, co się da. Jestem zadowolony szczególnie z kilku skał, dlatego że one są niewidoczne z pozycji człowieka, tylko z powietrza można zrobić takie zdjęcia i to była ta druga miejscówka, ogólnie zarówno filmowo, jak i zdjęciowo. Jestem bardzo zadowolony, wykorzystywałem zarówno jednokrotny, trzykrotny, jak i siedmiokrotny ten zoom. Nie jest to takie proste, dlatego że mamy trochę ustawień, mamy profile kolorystyczne i to wszystko ze sobą musi grać, więc różnie z tym bywa, ale staram się dawać radę. Jeszcze do tego
a ja o tym powiem w końcówce. Specyfika lotu jest inna, dlatego że przy dużym zoomie jest ciężko się przemieszczać, tak żeby w coś nie wlecieć, nie ma tego wyczucia. No dobra, i trzecie miejsce, w którym latałem, to były okolice skały Jastrzębnik. Jedna z najwybitniejszych skał wysokich, dostępna tylko drogą wspinaczkową, nie ma tam łatwego dojścia, a jednocześnie jest położona w bardzo wysokim, gęstym lesie, jeszcze na wzgórzach, więc jest prawdziwa magia tego miejsca i już wielokrotnie tam latałem, natomiast ta sesja też miała dzisiaj swoją specyfikę, bo po pierwsze wcześniej rano, a po drugie te mgły jednak robiły swoje. Starałem się trochę kompresji wykorzystać. W sumie polatałem dwa pakiety. Jestem bardzo zadowolony z tego, co zrobiłem. Oczywiście dałoby się zawsze zrobić lepiej, ale trzeba pamiętać o tym, że byłem zmęczony i spałem może ze 3 godziny. I też dużo ostatnio mam i zleceń, i edycji, i obowiązków przeróżnych, ale staram się to wszystko trzymać i też konsekwentnie publikować na YouTubie, bo najłatwiej było powiedzieć, znaleźć wymówkę i powiedzieć, nie mam czasu, bo mam 6 zleceń i nie dam rady zrobić. A tu jednak dało się wstać o 5 i film w ciągu około godzinki przeedytowałem, dograłem narrację i jest dla Was. I ten dron jest bardzo dobry, on oczywiście jest bardzo drogi też, ale to jest jedyny model. Ja zamówiłem też R3 głównie po to, żeby z ciekawości, żeby sprawdzić, jak to wygląda i nagrać trochę materiałów na temat R3, ale na dzisiaj raczej nastawienie jest takie, że nie będę jej trzymał. Zamówiłem najlepszy zestaw, czyli combo na stronie DJI.com. Bez VAT-u płaciłem, bo zamówiłem na firmę. Nie wiem, co jeszcze z nim będę robić, czy zostawię, czy go sprzedam. To jeszcze się zobaczy. W każdym razie na pewno w pierwszej fazie będę starał się sprawdzić jego możliwości, jeżeli chodzi o R3. Fajny, lżejszy od Mavica 3, ale jednocześnie też matryce ma mniejsze. Ta matryca główna w Mavicu 3 Hasselblad 4/3, absolutna petarda, słuchajcie. No i chyba tyle, nie będę się więcej rozwodził. Tutaj mamy postprodukcję, którą zrobiłem w DaVinci Resolve, jeżeli chodzi o zdjęcia w Lightroomie. Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę. Wystarczy na dzisiaj. W tej sesji właściwie same ujęcia przemawiają, bo ja nie miałem za dużo do dodania. Na pewno nie było łatwo, jeżeli chodzi o te obiektywy zoom w przypadku mijania przeszkód, bo wydaje się, że za chwilę wlecę w coś. To jest naprawdę kawał drogi, dlatego trzeba płynnie przechodzić pomiędzy nimi, pomiędzy poszczególnymi obiektywami i jeszcze pomiędzy trybami lotu, tak? Bo jeżeli latamy na przykład na 7-krotnym i mamy cinematic, jest ok, ale jeżeli latamy w trybie sportowym, no to już jest zupełnie inaczej. Momentalnie można w coś wlecieć, więc musiałem zmieniać dość płynnie pomiędzy trybami lotu, tak? Czyli cinematic, normal i także sport, a także pomiędzy trzema obiektywami, stąd zrobiło się sporo kombinacji, ale tak jest zwykle, jeżeli chodzi o właśnie Mavica 3 Pro. Słuchajcie, dla osób, które zaczynają tradycyjnie swoją przygodę z dronem, darmowy przewodnik, proszę skorzystać i rekomendować. Z warsztatów online skorzystało 11 tysięcy ponad osób, 1100 mniej więcej na dzisiaj. To jest absolutnie największa taka platforma szkoleniowa, którą sam zrobiłem w Polsce. Podejrzewam, że nie mamy większej platformy online. Może Urząd Lotnictwa Cywilnego, a to jest inny budżet, inne środki, inne zaplecze, a nie pojedynczy człowiek, prawda? To chyba tyle, słuchajcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ja wracam do kolejnych obowiązków. Widzimy się w sobotę. Postaram się zrobić live. Jeżeli nie, to dogram kawkę i będzie premiera, ale Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!